Dawno nie było tak głośno w simowym świecie. Każdy tylko mówi o wilkołakach. Na YouTubie, w internetach pojawiło się mnóstwo filmów, mnóstwo opinii. Większość pozytywnych, a ja odpalam wilkołaki po raz pierwszy właśnie z wami. To jest Leosia Yang. Leosia studiuje dziennikarstwo i postanowiła odwiedzić nowe tajemnicze miasteczko, żeby poznać tajemnicę nowej rasy wilkołaków. Zwłaszcza, że jej stary to sam Vlad. I to nie jest żart, jej stary to naprawdę Vlad, który jest wampirem, a jak już wszyscy wiedzą, wilkołaki i wampiry się nienawidzą. Leosia jest żądna przygód, więc ruszajmy na przygodę. Moonwood Mill wygląda fajnie. Księżyc pełni odbijające się w wodzie. Jakieś mostki, ten klif. Boże, ja chcę tutaj iść. Dobra, ale najpierw musimy sobie wynająć albo zamieszkać gdziekolwiek. Nie no, potrzebujemy chaty. Wybieramy tutaj miejsce. Hello! Zobaczmy, jak wygląda środek. O kurcze, fajnie, podoba mi się. Zapraszam cię, Leosia, to będzie twój dom na najbliższe tygodnie, dopóki nie odkryjesz tajemnicy. Rozpal sobie w kominku. Mamy kuchnię, która jest tragicznie urządzona. Ta kuchnia jest urządzona. Dlaczego wszędzie jest ta sama podłoga? Nienawiści do tych samych podłóg, tak zostałam wychowana. Jak możesz mieszkać w domu, gdzie podłoga jest ta sama? Ej, są skrzynie z Hogwartu. No, od razu lepiej. Nie ma na co czekać. Czas zwiedzić okolicę. Mamy sąsiadów, ale widzę, że tylko jeden jest w domu, więc sobie darujemy. Tak, ten klif jest tutaj. Rzeczywiście jest ogromny i naprawdę bardzo imponujący. I możemy do niego wejść, wybić się na szczyt. No dobra, zacznijmy sobie od... O, to było szybkie. I co? I po prostu jesteśmy na szczycie. Wow. Jedna Yang Leosia. Ogromne miasteczko, w której żyją prawdopodobnie wilkołaki. Czy odkryje prawdę? Co jest nie tak z tymi górami? Przepraszam bardzo, te góry są oszukane. Żyjemy w Matrixie. Nasz domek, klif i zaraz obok jest jakaś przyczepa. O kurde, ej, jak w Shreku! Zakaz wchodzenia, bo zrobię sobie z waszej skóry rękawiczki. Ja bym chciała. Całe szczęście, że Yang Leosia niczego się nie boi. A, zapomniałam wam powiedzieć, że Leosia zdała studia i miała bardzo dużo punktów z aspiracji, więc kupiłam jej cechę odważna, bo chciałam to zrobić, ale jakoś mi wyleciało z głowy. Więc Leosia jest odważna, jak nazbieramy... O Boże, jedyny, co to za... To wilkołak! Okej, pierwszy raz mam... On ma ospę. Pierwszy raz mam styczność... Nie, on ma takie... O, jakie słodkie cyjentki! U, jakie stópki! Jak wyje! I ma złoty pierścień. Ciekawe, co on... Czyżby on był zajęty? Niebezpieczny facet. Coś, co lubi każda kobitka. I ma fajny głos. O Boże, co on robi? Jak biega! Jaki wariat! A ja, no sobie szuka żabki. On szuka jedzenia tam? Okej. Dawaj, Yang Leosia, to jest twoja chwila, póki jest odwrócony. Jak je? Prawdziwa reporterka zawsze jest przygotowana. Mamy aparat. Damy jakiś fajny filtr. O proszę. I oto dowód na to, że wilkołaki naprawdę istnieją i jedzą. Ej, póki on je i jakimś cudem jej nie widzi, wejdźmy do niego do domu. O, można w ogóle? O, nie można. Jestem w środku, tu nic nie ma. On jest bezdomny. On ma wszędzie duże pieńki. Chyba był drwalem. No i sadzawkę na żabki ma. O, komitet powitalny. Witamy w naszej okolicy. Jakiś wilkołak do nas przyszedł. Spróbuj się porozumieć. Spróbuj odwrócić uwagę. Prowokuj. Nie wywołuj Grega z lasu. Spróbujemy poszukać żab u niego w sadzawce i zobaczymy, czy on się do nas odezwie. Nie. Greg, dorosły. On nie ma nazwiska. To intrygujące. Spróbujmy się porozumieć. Dobra, Greg, szybko, bo mamy gości. Cześć, Greg. On do nas się ma. Cześć, wiem, że to trochę niezręczne, że ci robiłam zdjęcie zaskoczenia. O matko, ona uciekła. O ten, ona uciekła. No ich pierwsze zapoznanie nie były zbyt fajne. O, przynajmniej nas nie zaczął gonić. Spróbujmy się bardzo kulturalnie powitać z nim. Dzień dobry, proszę pana wilkołaka. On do nas, dzień dobry, babo. No i co? Rozbawiony. A, on się z nas śmieje. Super, a możemy cię dodać? Nie możemy go dodać do grupy, ja chciałam go zaprosić na kawkę. Leosia, dowiedziała się, że Greg jest wredny. Nie wiem, co ona mu zrobiła, ale może go przeprosić, więc przeproś go. Robimy mu zdjęcie do naszych akt dowodowych, ale weźmy takie
sexy zdjęcie, takie właśnie uuu! Nie wierzę w to. Dobra, wracamy do domu, bo mamy gości, żeby nie było przypału. Ej, jak się polubiliśmy po tych zdjęciach? Super drapieżnik wredny. Ta osoba nie jest ani przyjacielem, ani wrogiem. To całkiem przeciętna znajomość. Zobaczymy. Dzień dobry, moi mili sąsiedzi. Witam was w moim skromnym domku. O kurde! Wojciech Sejrowski, boso przez świat. Może następnym razem, ale co? Wracaj, przecież halo! Ja go nie lubię, on jest jakiś wredny. No tak słabo, Leosia, ci poszło to przywitanie nowych sąsiadów. Jak klikniemy sobie na tą typiarkę, to możemy skupić widok kamery na przywódcy stada. I to jest ten typ, co się z nim... O, on gdzieś tam idzie. Zwiedzaj tunele. Ej, idziemy tam za nim! Śledztwo trwa! Podziemia. Leosia bierze głęboki wdech, po czym kieruje się w stronę podziemi. Geniuszka pogłaskała jakieś zwierzę, które ją ugryzło. Mam nadzieję, że to nie jest wilkołak. Plasterek pobijana i upokorzona. Śledziliśmy tego typa i on się teraz zamienił w złego Sima, który pluje śliną jak mój dyrektor. I zaprowadził nas do kolejnego ciekawego miejsca. Jest tu jakieś drzewo. I mamy tylko jedną opcję. Skup widok kamery na przywódcy stada. Czyli... żeby dowiedzieć się czegoś więcej, musimy zostać sami wilkołakiem. Okej, a więc byliśmy na klifie, odwiedziliśmy drzewo. Robi wrażenie! Ta biblioteka jest taka bardzo klimatyczna. Dzień dobry, bibliotekarka! Od kiedy są bibliotekarze w Simsach? To ciekawe, na komputerze są sekrety wampirów, ale nie ma sekretów wilkołaków. Książki o wilkołakach, tylko one są bardziej takie przygodowe. Ej, to jest jakiś drugi przywódca stada. Jakiś drugi final boss, można powiedzieć. I tak jak te poprzednie wilkołaki wyglądają trochę śmiesznie, bo mają takie jakby, moim zdaniem, za małe głowy względem całego tułowia, to ten wygląda najbardziej fajnie. Chciałam ich popytać o miasteczko, oni zaczęli się naparzać między sobą. Biją się o Leosie. A więc są dwa klany wilkołaków, on jest tym gorszym, który chce zdominować świat wilkołaków. Ej, to jest baba! A ja ją podrywałam! Oszukałaś mnie, ja myślałam, że ty facet jesteś. O Boże, Leosia, trzymaj się! Kurde, byś się umyła, bo ona już od tego smrodu nie może ustać. Ale dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Ta typiarka została zamieniona w wilkołaka, bo ugryzł ją pies. I jak się przemieniła już w tego wilkołaka i nie dało się jej wyleczyć, to starzy ją wywalili z domu. I tak właśnie trafiła do tej rudery. Wybraliśmy się do baru, jest noc i widzę tutaj Kaleba. Kaleb, tu uważaj na siebie, bo wilkołaki nie lubią wampirów. Wow, fajna jest ta miejscówka, ten bar jest nieziemski. Leosia odkryła tajemne przejście do... piwnicy wilkołaków, ale nie możemy tu wejść. Możemy zobaczyć, jak tu jest, ale nie możemy wbić do środka, dlatego, że jesteśmy zwykłym Simem, a nie wilkołakiem. Ale o dziwo tutaj nikogo nie ma. Za to widzę, że jest tu tak wiele przedmiotów, że spokojnie moglibyście tutaj mieszkać na stałe. Och, i tutaj można zwiedzać tunele tędy. Co ciekawe, nie możemy tu zaprosić Grega. Możemy zaprosić wszystkich innych, a Grega nie. On jest bardzo interesującą postacią. Odwiedźmy go i niech to on przemieni nas w wilkołaka. Leosia, pomimo tego, że jest odważna, boi się. Ma wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Ale Grega nie ma. Schował się. Albo gdzieś poszedł. Totalnie go nie ma. Druga w nocy to idealny moment, żeby odwiedzić sąsiadów i zobaczyć, co się kryje w ich domu. Ja wiem, że to jest dosyć niezręczne, bo za bardzo się nie lubicie, ale skorzystajmy z okazji, póki oni są na zewnątrz i wejdźmy do środka. Oni mają o wiele lepiej urządzony domek, ale widać, że styl jest jednolity, czyli taki bardzo surowy, prosty, fajny. Fajny. Prawdę mówiąc, liczyłam na to, że znajdę tu jakieś tajemne tunele, a znalazłam tylko garaż starego, w którym robi różne majsterkowe rzeczy i śpi pewnie, jak się upije czy coś. Ale miałam dobre przeczucie, bo tuż obok ich posiadłości jest ten tunel. Spróbujmy go jeszcze raz zwiedzić, nic nie stracimy. Zdemolowana komnata. Odkryła jakąś komnatę, gdzie był przetrzymywany prawdopodobnie jakiś potwór wilkołak. Widzi przed sobą światło, to nie brzmi za dobrze. A okazało się, że zwiedzając tunele możemy zdobyć różne przedmioty, na przykład zepsuty makaron z serem albo żabę. O, samotne wycie! Nagle w podziemiach rozlega się skowet. Ignoruj wycie, zawij w odpowiedzi. No jasne, zawij w odpowiedzi. To jest genialny pomysł, Leosia. Kurczę, myślałam, że jak będzie to wycie, to wiecie, odpowie nam i będzie jakieś, nie wiem, jakaś przygoda z tym wilkołakiem. On po prostu się przestraszył Leosi, że odpowiedziała i uciekł. Udało nam się po raz drugi trafić na ten skrypt z samotnym wyciem i teraz zignorujemy je, zobaczymy, co nam się pojawi. Wyjście z podziemi. To wszystko, naprawdę? Wydawało mi się, że w tych podziemiach można byłoby
poznać jakiegoś wielkołaka, albo zostać przemienionym, albo coś. A była tam chyba z 10 razy i po prostu nic takiego się nie wydarzyło. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu odpocząć i odwiedzić pewnego bardzo seksownego wielkołaka. Nie wiem, czy wiecie, o kogo mi chodzi. Czas, aby nasze śledztwo posunęło się dalej. Czas zamienić się w wielkołaka i odkryć prawdziwe tajemnice. Leosia poszła do Grega i go nie było. Wracamy do domu, a Greg sprząta nam kosz na śmieci. Uuu, flirciarska atmosfera. Greg, siadaj tutaj z nami. U kurczę, jak już tutaj cudownie. O nie, on nie może tego widzieć. Weźmy to gdzieś na razie, że mamy na jego punkcie obsesję. Jakie romanse. Jest pierwszy pocałunek. Jakie romanse. To musiało być chyba uczucie, jak całujecie swojego psa. Poproś Sima o imieniu Greg o dar. Okej, zróbmy to teraz w kuchni. Jak to będzie wyglądało? Dasz mi swój dar? O, Mickey! O Jezu! To jest bardzo agresywne. Jestem w szoku. Jak ją ugryzł? Okej, na ręce pojawiła się rana i widzieliśmy na trailerze, że ona prawdopodobnie spowoduje to, że Leosia się zmieni w wielkołaka. Ale co wy na to, żeby postarać się o dziecko? To będzie super, że słuchajcie, no zamieni się w wielkołaka. Widzimy, co robicie, oszukujecie. Leosia się przemienia powoli, pojawiła się pierwsza jakby cecha. Nastrójnik, niepohamowany głód. Leosia zaczyna odczuwać głód znacznie szybciej niż zazwyczaj. Zjadłaby konia z kopytami. Naprawdę, jak szybko i ten głód spada, zobaczcie, naprawdę niesamowicie szybko. Nic, tylko teraz będzie siedziała w domu i jadła przez kilka dni. Teraz jest wilczy głód. Leosia umiera z głodu. Dzieje się coś dziwnego. Czy to możliwe, że zamienia się w wilkołaka? Oh no! Przemień się! Co? Już w nocy? Ja myślałam, że to... Wiecie co? Minął z jeden dzień. Okej. Okay. Jest wściekła. Jezus! Ten kolor ci pasuje. O, poszła do portretu ojca. To prawdziwa zamiana wilkołaka. Ojejku! O, słodki z ciebie wilkołak. Ej! To łóżko było nowe! Jest wilkołakiem i jest w ciąży! Cudownie! Porozbijać! O matko! Ej, możemy poniszczyć po prostu wszystkie sprzęty! Dosłownie! To straszne! Może jest tylko świeże mięso. W dodatku wyjąć... Nabijamy sobie punkty te tutaj. Ej, kurde, baba sama mi chodzi po chacie i wszystko niszczy. Oj, oj, coś się dzieje. Odblokowano mistrzowską przemianę. Umie przemieniać się na życzenie. Dobra, zobaczmy to mityczne drzewko, które każdy chwali. Leosia pogodziła się z szwagrem, czyli z tym sąsiadem, i chce dołączyć do jego sfory. W końcu widziała, że jej ukochany, będąc dzikim wilkołakiem, który nie panuje nad sobą i nad swoimi mocami, jest bardzo nieszczęśliwy. O kurde, dzwoni tatuś i zaprasza nas do siebie, do domu rodzinnego. Trudno, będzie w szoku, jak się przekona, że jesteśmy wilkołakiem. Bo wiesz, tatę, nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale w sumie jestem wilkołakiem. Nie denerwuj się. To nic, bo zawsze... Mogę być w ciąży, ale nie denerwuj się, bo zawsze mogłam być w ciąży z bliźniętami. Nie no, żartuję, jestem w ciąży. Ale nie przejmuj się, tatę, zawsze mogło być gorzej, zawsze mogłam na przykład nie żyć. No to teraz, stary, patrz na to. Patrz na to. Teraz mogę robić tak, widzisz? Teraz umiem tak. No, jakoś stary to przyjął, dogadują się. Brzuszek jest, więc jest w ciąży, a Grega nie ma, nie widzieliśmy go od kilku dni i nie wiadomo, gdzie on się podziewa. Zniknął. Tego się nie spodziewałam. Leosia teraz może sama dla siebie polować, no i w sumie musi, bo chłop nam się zwinął z tego świata. I idzie nie wiadomo gdzie za sałatę, czyli znowu nie biega po lesie, po czym wraca i ma jakieś dodatkowe mięso. Trochę szkoda, myślałam, że nie wiem, będzie latać albo będzie żaby wyciągać jak Greg, a tu się okazało, że znika. Kto powiedział, że wilkołaki nie mogą być stolowe? Otóż mogą. Wow, można normalnie nosić kiecki. Ale nie, my będziemy sama natura. I czemu się nie zapisało? Nie zapisało się, a tak pięknie zrobiłam. O kurde, skąd ty się tu... W końcu? Co, nie chcesz rozmawiać? Co, nie chcesz rozmawiać?
Ona jest w ciąży z tobą. Naprawdę musisz iść. No nie. Dobra. Skorzystałam z okazji, dodałam go do rodziny. Teraz już mi nie zwieje. O, i on jest bardzo wysokim wilkołakiem. Ma najwyższy poziom. Super drapieżnik, ale on jest tym złym wilkołakiem. Ma sprawność fizyczną na 10 i zna tylko Leosie. Jest wredny żarłok, samotnik, szybko się uczy. My cię zamienimy na dobrego, przyjaznego wilkołaka. My okiełznamy tą buntowniczą duszę. Duszę, która atakuje przypadkowych niewinnych simów i ich zjada. I widzicie już, jaki jest milutki? Pocałuj, pocałuj Leosie. Kolejnym etapem oswajania wilkołaka jest po prostu związek. Sformalizowany. Tym sposobem oświadczył się na słodkim pomoście. O kurde. Kurczę, chciałam, żeby wzięli ślub, ale ona zaczęła rodzić. Dobra, czekaj, kupię kołyskę i urodzisz tutaj. Dobra, rodzą się małe wilczki. Koleś spanikował, uciekł do domu. Gratulacje, to chłopiec. Jak będzie się nazywał? Niech ma na imię Brutus. Dziewczynka! Chora. Okej, to jest naprawdę dziwne. Dorosliśmy właśnie Brutusa i okazał się wredny. Zobaczmy sobie na niego. Nie ma żadnych celów wilkołaka. Oj, uśpiona wilczyca. Czyli to nie jest Brutusa Kora. Kora ma w sobie uśpionego wilka. Co trzeba zrobić, by go zbudzić? Cecha nagroda, niesamowite. Dobra, Brutus dorasta. A Brutus nie ma, czyli to jest tak samo jak z wampirami. Za to Brutus ma czerwone oczy. Że dziecko może odziedziczyć cechę wilkołaka, ale nie musi. Chociaż to jest dziwne, nie wiem czy to jest czasami Bóg. Bo zobaczcie tutaj na ikonkę potrzeb właśnie Kory. Ona ma cechę, że jest z wilkołakiem uśpionym, tak? I teraz bierzemy na Brutusa i zobaczcie, on nie ma tej cechy, ale ikonkę ma jakby wilkołaczą. 5 lat minęło, bo mnóstwo czasu zajęło mi zmienianie Grega na grzecznego wilkołaczka. Znalazł sobie nowych przyjaciół, rozdałam mu jeszcze raz punkty. Chciałam, aby wzięli ślub, ale niestety w formie wilkołaczej nie jest to możliwe. Greg jako niewilkołak nie wygląda już tak świetnie. Wygląda dobrze, ale nie jakoś genialnie. Za to Leosia nam się popsuła. I Leosia w swojej normalnej formie wygląda jak zupełnie inna simka. Ma zupełnie inną twarz, włosy, wszystko ma inne. A co gorsze, chcemy zmienić strój, to dzieje się coś takiego. W formie ludzkiej również oni nie mogą wziąć ślubu. Jest taka opcja, jeżeli wybierzemy Grega, ale ta opcja nie działa. Po prostu zamiast interakcji ślubu oni ze sobą rozmawiają. Koleś jest wolną duszą, związek nieformalny. Ale całe szczęście łączą ich dzieci, już jest za późno. Specjalnie teraz dorosłam dzieci do wieku nastolatka. Brutus stał się wilkołakiem z krwi i kości. Zyskał temperament i od razu może odczuwać furię. Brutus stał się od razu wilkołakiem, duży zły wilk. Dostał aż pół levelu na start, a jego siostra nie. Co ciekawe, gdy następuje pełnia, to rzeczywiście wilkołaki są bardziej agresywne i rozgniewane. Klimacik Cox, tajemnice wilkołaków rozwiązane. Przystojniak Greg oswojony. I bardzo rozbudowane są te wilkołaki. Wy widzicie pewnie 20 minut, ale 3 godziny się z tymi wilkołakami zaprzyjaźnialiśmy i są spoko. Jest lepiej niż myślałam, chociaż jest też troszeczkę bugów. I dzięki za to, że ze mną i z Leosią odkryliście tajemnice wilkołaków. I myślę, że ten wilkołak Greg to jest taki typowy crash teraz. I dosłownie wyobrażam sobie, że jak ktokolwiek odpala po raz pierwszy tą rozgrywkę i widzi tego wilkołaka, to ma takie kurde, on jest taki tajemniczy, muszę go poderwać. I jeszcze wam nie powiem, czy polecam, czy nie. Dajcie mi pograć z tydzień. Największy plus, rozbudowane drzewko wilkołaków i przeróżne opcje, które one mogą wykonywać. Największy minus oprócz bugów to to, że te miejscówki są bardzo nudne. Tam naprawdę nie ma za bardzo co robić. I nikt tam nie siedzi, chyba że go już zaprosicie. Serio, ja grałam na 3 godziny. Jak sami widzieliście, jest sporo króliczych nur, a w tych lokacjach sfory nie ma żadnych simów samych siebie. Łapeczki dla mnie zostawcie pod filmem, subujcie, bo już niedługo 100k i będę miała dla was do rozdania wilkołaki, jak się pojawią na Instant Gaming, kupię kilka. No i oczywiście polecam wam Instant, bo tam są najlepsze promocje i w ogóle najlepsze promocje na Sims ever. Zresztą sobie sami zobaczcie. Hejka!